10M. 10M, czyli do z paszportem. W masce dzisiaj. Nie, to jeszcze nie Dubaj, to Warszawa. Zapraszam na pokład Boeing 737 MAX 8 do Dubaju. Lot z Warszawy do Wietnamu z przesiadką w Dubaju. Fly Dubai, czyli tania linia lotnicza z siedzibą w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tak zwana tańsza odmiana Emirates. Po przesiadce wsiadłam w linię Emirates. Niektórzy się w filmach wypowiadają, że Fly Dubai to jest taka bardzo tania odmiana Emirates, bo nie serwują posiłku. Natomiast ja posiłek otrzymałam. Fly Dubai posiada klasę ekonomiczną i klasę biznes. Klasa ekonomiczna dzieli się na 3 rodzaje: light, value i flex. Ta najtańsza light niestety nie zawiera posiłku. Wiele filmów w internecie bardzo się różni od tego, co ja widziałam w tej linii. Fly Dubai ląduje na tym samym lotnisku, co Emirates.
Fly Dubai jest oczywiście internet, dzięki niemu można pozostawać w kontakcie ze znajomymi, czyli maile i strony internetowe. Natomiast można wykupić pakiet taki na pokładzie i uzyskać dostęp do internetu za pomocą telefonu, tabletu i laptopa. Posiłek, który otrzymałam na pokładzie, to był makaron z sosem pomidorowym i mięsem, bułeczka, masełko, warzywna sałatka, a na deser była taka, powiedzmy, szarlotka. Do tego była jeszcze woda, jak widać. Serwowane były jeszcze napoje, kawa, herbata, zimne napoje oraz alkohole. السلامتكم وسلامة الآخرين يرجونكم البقاء جالسين بمقاعدكم وأبقى حسب مقاعدكم مربوطة بإحكام إلى حين توقف الطائرة بشكل نهائي. يرجونكم الانتباه أن فتح الخزان العلوي وذلك الاحتمال تحرك التحليات الخاصة بكم مما يؤدي إلى سقوطه وبالتالي حدوث إصابات. وعند إخلالكم للطائرة يرجونكم عدم ترفيه مقتنياتكم الشخصية. أود تذكيركم أن Bye. 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 Be careful. Bye. 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 Bye.
All connection flights. Jest tutaj 392 A6 Ho Chi Minh. Chodź. Duże lotnisko, coś przypomina mi Katar. Jak wsiadłam w Warszawie na lotnisku Chopina do Fly Dubai, to byłam taka nastawiona na właśnie, że będzie tak, no, że gorzej będzie niż w Emirates, z którymi zaraz lecę. Dostałam dobry poczęstunek, no tam była woda, kawy nie, kawa później była, ale ja kawy nie wzięłam, bo była już pierwsza w nocy, więc było dla mnie za późno. Dostałam makaron spaghetti, sałatkę dostałam, taką słodką przekąskę, czyli taka a la szarlotka, bym powiedziała, że to dżem z kruszonką. Woda zwykła taka do picia bardzo mało. Niektórzy mówią, że linie Fly Dubai są kiepskie, ale tak jak weszłam, to nawet byłam zaskoczona. Nie było tak źle i poczęstunek super. Wiem, że ludzie się skarżą, że nie mają poczęstunku, że porównują Fly Dubai do Ryanaira. Powiedzmy LOT i Ryanair, taki, czy Wizz Air bez poczęstunku. Trzeba zapłacić sobie po prostu bilet, żeby w cenie był poczęstunek i wtedy dostaniecie. No niestety, za darmo nic nie ma, tak? W każdym bilecie jest zawarty jakiś tam posiłek. Jeżeli chcecie już naprawdę za najtańsze pieniądze lecieć, no to tego posiłku nie dostaniecie, nie narzekajcie. Jak na tą linię, super. I teraz będę testowała Emirates, więc zapraszam. Już właśnie zaraz mam odlot i pokażę Wam, jak jest w tym samolocie. Jestem w Dubaju czwarty raz w sumie, bo się też przesiadałam i byłam w Dubaju 11 lat temu.